Polityczne trzęsienie ziemi w Austrii. Złote dziecko austriackiej polityki upada po raz drugi. Czy to polityczny koniec Sebastiana Kurza, młodego polityka i lidera austriackiej partii ludowej? Kim jest Aleksander Schallenberg, nowo mianowany kanclerz federalny Austrii, były szef dyplomacji i polityczny outsider? Czy będzie pionkiem w rękach Kurza? Jak zmiany w austriackiej polityce odbiją się na formaty współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej? Na te i inne pytania w rozmowie z cyklu Rodm Online odpowie pani profesor Justyna Micznikowska, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Systemów Politycznych, także ekspertka sieci Team Europe oraz przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i Towarzystwa Polsko-Austriackiego. Dzień dobry, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Pani profesor, pierwsze podstawowe pytanie, żebyśmy mogli naszym słuchaczom nakreślić to, co się wydarzyło w Austrii, to wydarzenia z 9 października 2021 roku, kiedy Sebastian Kurz ogłosił rezygnację z urzędu kanclerza. Co było bezpośrednią przyczyną takiej radykalnej decyzji tego polityka? Bezpośrednią przyczyną bez wątpienia było wszczęcie postępowania przez austriacką prokuraturę do spraw gospodarczych i korupcji i tak naprawdę działania z 6 października, czyli 3 dni wcześniej, oznaczające jakby zgodę ze strony prokuratury na przeszukanie, to ma charakter absolutnie bezprecedensowy, pomieszczeń Urzędu Kanclerskiego, Ministerstwa Finansów, siedziby Austriackiej Partii Ludowej, czyli właśnie partii chadeckiej, na czele której stoi Sebastian Kurz. I ta decyzja austriackiej prokuratury oczywiście podyktowana była podejrzeniami bardzo poważnymi, które zostały postawione Kurzowi, podejrzeniami natury korupcyjnej, kwestia łapówkarstwa, nadużycia władzy publicznej i malwersacji środków publicznych. Generalnie zarzuty odnoszą się jeszcze do okresu, kiedy Sebastian Kurz nie był ani kanclerzem, ani nie był szefem partii, na czele której stoi od 2017 roku. Czyli cofamy się do 2016 roku. Wówczas Sebastian Kurz był ministrem spraw zagranicznych, ale już wówczas widać było, jak zyskuje na popularności. Oczywiście na fali kryzysu migracyjnego i swojej takiej bardzo dużej krytyki polityki otwartych drzwi, polityki promowanej przez kanclerz Angelę Merkel. I te wzrastające sondaże wskazywały wówczas, że Sebastian Kurz jest no tak naprawdę taką wschodzącą gwiazdą austriackiej chadecji, a zatem jest politykiem, któremu warto zaufać, przekazać władzę w partii i wskazać go jako przyszłego ewentualnie kandydata tego ugrupowania na kanclerza. No i teraz ustalenia prokuratury, te zarzuty odnoszą się do tego, że te sondaże z 2016 roku były fabrykowane, że to poparcie dla Kurza ze strony opinii publicznej wcale nie było takie duże. Te zarzuty wskazują, że za publikację sondaży i bardzo pochlebnych medialnych właśnie informacji przesyłane były środki finansowe ze strony Ministerstwa Finansów, czyli środki publiczne, środki podatnika austriackiego i to w postaci no, takiej bardzo ukrytego wsparcia, bo publikacji ogłoszeń publicznych właśnie w takim tabloidzie Austria Österreich, a zatem sprawa mówi o powiązaniu polityki z mediami, polityki z gospodarką. No i na wskutek właśnie tych bardzo poważnych zarzutów kanclerz Sebastian Kurz najpierw podkreślił, że jest absolutnie niewinny, że to, co jest mu zarzucane, to jest tak naprawdę nagonka polityczna na niego, że prokuratura jest bardzo powiązana z partią socjaldemokratyczną, z partiami opozycyjnymi i że to nic innego, tylko tak naprawdę chęć zniszczenia jego wizerunku jako polityka. Początkowo Sebastian Kurz wskazywał na to jego wypowiedzi, wcale nie chciał podawać się do dymisji. Jeszcze 8 października podkreślał, że będzie kontynuować swoją pracę jako kanclerz. Nagle mamy tutaj zmianę o 180 stopni w ciągu tak naprawdę 24 godzin i pytanie, co wpłynęło na to, że podał się do dymisji.
Najprawdopodobniej wpływ miały zarówno doły partyjne, czyli sama Hadecja, która trochę może emancypuje się od Sebastiana Kurca i jednak uznała, że te zarzuty są na tyle poważne, że dobrym rozwiązaniem jest, aby Kurz ustąpił ze stanowiska, ale jednocześnie pozostał w polityce, ale myślę, że też duży wpływ miał koalicjant, który zaczął współpracować z partiami opozycyjnymi i który ewentualnie możliwe było, bo prowadzone były rozmowy, stworzenia rządu z czterech ugrupowań innych, bardzo dziwnego rządu, bo rządu od skrajnej prawicy po socjaldemokrację przez liberałów i zielonych, więc też bardzo dziwny rząd, wspólnym mianownikiem odsunięcie Kurca, ale to trochę za mało. Niemniej presja była na tyle duża, że rzeczywiście Sebastian Kurz ku zaskoczeniu wielu podał się do dymisji, a w krótkim przemówieniu, które wygłosił, wskazał, że no też zależy mu na tym, żeby była stabilność polityczna w obliczu pandemii, czwartej fali i też nie chce dopuścić do tego, żeby powstał rząd właśnie czterech ugrupowań, bardzo niestabilny, bardzo niespójny ideologicznie i mając na względzie właśnie tą stabilność, podaje się do dymisji i wskazuje nowego kanclerza. Wspomniała pani profesor o wystąpieniu, o konferencji prasowej, podczas której Sebastian Kurz ogłosił rezygnację z urzędu kanclerza. Ja zacytuję fragment z tego wystąpienia. Ustępuję, żeby znaleźć wyjście z impasu, zapobiec chaosowi, zapewnić stabilność rządu. Kraj jest dla mnie ważniejszy niż ja sam. Bardzo często politycznie słyszymy podobne sformułowania, kiedy politycy muszą z różnego rodzaju stanowisk czy zrezygnować, po prostu wycofać się z pewnych działań. Natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście to wycofanie Kurca z urzędu kanclerskiego, ale podkreślmy, pozostanie na stanowisku szefa ugrupowania politycznego Austriackiej Partii Ludowej. Czy to kończy polityczny impas w partii i rządzie? Trudno powiedzieć, czy to kończy polityczny impas, dlatego że opozycja nie jest w żaden sposób usatysfakcjonowana tym rozwiązaniem. Podkreślmy, że Sebastian Kurz nie tylko jest szefem ugrupowania, które rządzi, czyli nadal stoi na czele Nowej Partii Ludowej, czyli Partii Chadeckiej, ale również jest szefem frakcji parlamentarnej, czyli największego klubu politycznego w Radzie Narodowej i został jednogłośnie wybrany przez posłów właśnie w Radzie Narodowej ze swojego ugrupowania, więc jest w polityce. Warto powiedzieć, że w praktyce politycznej II Republiki jest taka możliwość, że szefowie frakcji partii rządzących uczestniczą w posiedzeniach Rady Ministrów, czyli tak naprawdę Kurz będzie współkreować politykę rządu. Dla opozycji jest to dowód na to, że to się nic nie zmienia, że system Kurca, czyli to jest takie pojęcie, które zostało wprowadzone teraz do dyskursu, system Kurca, turkusowa rodzina, czy też właśnie taka klika partyjna, czyli ten układ ścisłych współpracowników Kurca jeszcze z okresu, kiedy on był szefem młodzieżówki chadeckiej. To są ludzie 30 parę, 40 lat, ściśle ze sobą współpracujący, nawzajem się wspierający w różnego rodzaju obejmowaniu urzędów w partii, ale także i w spółkach państwowych, czy też właśnie w gospodarce. To zdaniem opozycji oznacza, że tak naprawdę wszystko trwa, mamy status quo. I opozycja apeluje o to, aby Zieloni na przykład poparli wniosek o wotum nieufności względem ministra finansów Gernota Blumela i to miałoby w jakiś sposób oczyścić atmosferę, bo to jest też polityk, który jest związany ze skandalami korupcyjnymi. Jemu się również zarzuca i to jest bardzo poważne oskarżenie, że on utrudniał śledztwo, które prowadziła specjalnie powołana komisja parlamentarna, czyli nie dostarczał dokumentów. W jakiś sposób tutaj była jakaś malwersacja, czyszczenie tych danych i nawet apel ze strony tutaj prezydenta Aleksandra van der Bellena miał motywować ministra finansów do tego, żeby odpowiednie dokumenty przedstawił na wniosek również Trybunału Konstytucyjnego. Więc opozycja grzmi, że ten system Kurca należy zlikwidować, obalić
I być może, że opozycja będzie dalej prowokować i wskazywać, że Zieloni, jeżeli będą kontynuować tą współpracę, to de facto będą wspierać właśnie te sytuacje, które powinni zdecydowanie się od nich odciąć, czyli właśnie zarzuty o korupcję. Więc tutaj bardzo wiele zależy od Zielonych. Oni mogą, są w takim swoistym szpagacie między partią rządzącą a opozycją, bo mogą tak naprawdę trwać nadal i jest to dla nich również pełne korzyści, bycie w rządzie i forsowanie programu politycznego, który współkreowali, ale znowu z drugiej strony muszą bardzo uważać, bo te zarzuty związane z korupcją mogą odbić się po prostu rykoszetem na tym ugrupowaniu. Jakby wskazując, że jest współodpowiedzialne, czy też wspiera w sposób taki cichy, ale wspiera ten układ, który jednak jest absolutnie nieetyczny. Chciałbym, żeby też pani profesor krótko nawiązała do takiej, że istotnej tutaj dla naszych słuchaczy informacji o tym, że Sebastian Kurz wraca do Rady Narodowej, czyli wraca do austriackiego parlamentu i co istotne, jako kanclerz nie miał immunitetu, natomiast jako poseł będzie miał immunitet, to znaczy, że chroni się przed potencjalnymi zarzutami. Tak, to prawda. To zaprzysiężenie na posła Rady Narodowej nastąpiło wczoraj i opozycja do tego się oczywiście również odnosiła, ale sam Sebastian Kurz jakby podkreśla, że on nie będzie korzystać z tego immunitetu. On w takim dosyć emocjonalnym też, chociaż niektórzy twierdzą, że pełnym patosu i nawet kiczu przemówieniu, kiedy przekazywał jak gdyby urząd kolejnym swojemu następcy, podkreślił, że no jest człowiekiem, że ma swoje emocje, że popełnia błędy, ale że jednocześnie będzie chciał dowieść swojej niewinności. Więc jeżeli kryłby się za tym immunitetem, to w jakim stopniu potwierdzałby, że są te zarzuty wobec niego mają pewne podstawy. Jemu bardzo zależy na tym, żeby udowodnić swoją niewinność. On zresztą bardzo podkreśla, że po pierwsze w 2016 roku nie był w Ministerstwie Finansów, po drugie, że wiele sondaży z tamtego czasu podkreślało, że on rzeczywiście ma bardzo duże poparcie społeczne i ma szansę na zwycięstwo, o ile byłyby przedwczesne, przedterminowe wybory. I prawda jest też taka, że rzeczywiście jego sukces został poparty rok później, w wyborach, bo jego ugrupowanie wygrało wybory. Uzyskało 31% poparcia, potem kolejne za dwa lata, w 2019 roku, 37,5% poparcia. I on tym samym swoim krytykom, czy też właśnie opozycji wskazuje dobrze. Jeżeli te sondaże były wtedy, zarzucacie mi, zmanipulowane, to jak wskazać moje dwukrotne sukcesy wyborcze ugrupowania, na czele którego stoi. To jest wymierny konkret. Austriacy ufają mi, Austriacy chcieli mnie u władzy i wierzą w program polityczny, który firmuje swoim nazwiskiem. Jestem bardzo młodym politykiem, bo ma 35 lat i swego czasu był najmłodszym szefem rządu na świecie, kiedy miał 31 lat i został kanclerzem federalnym, a jeszcze wcześniej, w wieku 27 lat, został ministrem spraw zagranicznych. Celowo przywołuję fakt tego, że był ministrem spraw zagranicznych, szefem austriackiej dyplomacji, ponieważ jego następca, Aleksander Schallenberg, obecny kanclerz federalny Austrii, powołany w ekspresowym tempie, bo już 11 października, był właśnie szefem austriackiej dyplomacji. Jakby mogła pani przybliżyć postać nowego szefa rządu Austrii, kim on jest i czy potwierdzą się doniesienia opozycji, o których pani profesor już wspominała, że Kurz pozostanie takim Schattenkanzler, czyli kanclerzem z cienia, równo rozgrywającym austriackiej polityki. Aleksander Schallenberg jest politykiem, który od dawna jest w austriackiej dyplomacji, dlatego że właściwie jego kariera trwa już od co najmniej 15-20 lat i to dyplomata, który był związany z przedstawicielstwem Austrii w Brukseli, który w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełnił rolę rzecznika, potem kiedy ministrem spraw zagranicznych był Sebastian Kurz, odpowiedzialny był między innymi za taką sekcję, departament związany z polityką europejską, więc jest to polityk
bardzo wiarygodny, obeznany, znający się na relacjach Austria-Unia Europejska. Również, co jest ważne, w tym rządzie technicznym, na czele którego stała Brigitte Bierlein, czyli ten rządzie, który został stworzony po wotum nieufności wobec Kurza w maju 2019 roku i który przez kilka miesięcy jakby stabilizował sytuację do czasu wyborów z 2019, Schallenberg był również ministrem spraw zagranicznych. Jako właśnie taki super profesjonalny urzędnik, niepartyjny, bo ten rząd nie miał charakteru partyjnego, miał taki charakter technokratyczny i te kompetencje były mu jak najbardziej przypisane i on był postrzegany jako wiarygodny polityk. Schallenberg jest postrzegany również jako człowiek Kurza, dlatego że ściśle z nim współpracował od lat, wtedy kiedy Kurz był ministrem spraw zagranicznych, jest jego zaufanym człowiekiem i w jakimś stopniu właśnie opozycja również krytykowała pierwsze słowa, które skierował Schallenberg do opinii publicznej, mówiąc, że jest przekonany, że zarzuty stawiane Sebastianowi Kurzowi są bezpodstawne, że ma głęboką nadzieję, że zostanie on oczyszczony z zarzutów, co opozycja wskazywała, że oznacza to już w słowach kanclerza pewien nacisk, który chce on może wywrzeć na władzę sądową, czy też na prokuraturę, a zatem opozycja grzmiała, że no jest to w jakiś sposób dowód nie tylko lojalności, ale może i pewnego podporządkowania względem Sebastiana Kurza. Są zarzuty, że skoro Sebastian Kurz tak ściśle współpracował z Schallenbergiem, no to będzie również to w jakiś sposób marionetka w rękach Kurza, będzie to człowiek, który tak naprawdę nie będzie stanowił sam o rządzie, tylko będzie realizował to, co chce Kurz, ale Schallenberg od razu się odciął od tego, podkreślając, że jakby demokratycznie nie jest możliwe, żeby nie współpracować z szefem ugrupowania, które wygrało wybory. I jest to logiczne, że będzie on konsultować swoje decyzje właśnie z politykiem, który odpowiada za sukces ugrupowania, które no, ma największą reprezentację w Radzie Narodowej, wygrało wybory i kreuje rząd. Czyli tutaj odpiera argumenty, jakby przyznając równocześnie, że tak, będzie współpracować, bo taka jest logika demokracji. Warto podkreślić może, że Schallenberg udał się wczoraj na wizytę, pierwszą swoją wizytę do Brukseli. Spotkał się z Ursulą von der Leyen, spotkał się z Charlesem Michelem i w tym swoim pierwszych słowach, które skierował właśnie do tych polityków europejskich, podkreślił właśnie tą kontynuację polityki europejskiej Austrii. Kontynuację oznaczającą, że właśnie Europa, Unia Europejska jest w takim politycznym DNA Austrii, że jak najbardziej będzie dalej kontynuowana polityka związana z tym, że Austria wspiera na przykład priorytety Komisji Europejskiej związane z Europejskim Zielonym Ładem, że chce, aby była realizowana praworządność i w związku z tym kwestie związane właśnie z dyskusją nad wartościami unijnymi czy praworządnością, to jest temat w opinii Schallenberga nienegocjowalny. Tutaj w ogóle Schallenberg podkreśla, to jest fundament, na którym opiera się Unia Europejska, tego nie należy negocjować, podważać, w związku z tym Austria będzie stała za Komisją Europejską w sprawie związanej na przykład wobec Polski, wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił także w trakcie tego spotkania pewną kontynuację, jeśli chodzi o nastawienie do polityki migracyjnej, czyli tutaj niechęć do przyjmowania uchodźców, do kwestii relokacji uchodźców. Austria zrobiła już swoje w tym temacie, przyjęła dużo uchodźców. Teraz będzie wspierać te działania poprzez wsparcie Frontexu, poprzez wsparcie i zatrzymanie imigrantów w krajach pochodzenia, natomiast nie przyjmowanie kolejnej fali migracji. No i oczywiście także poparcie dla rozszerzenia Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie. To jest też ten element stały w polityce europejskiej Austrii. Tu mamy pełną kontynuację, więc ja myślę, że jego pierwsza wizyta jest takim strategicznym posunięciem pokazującym dobrze. W Austrii dzieje się niedobrze, jeśli chodzi o te zarzuty, ale na zewnątrz jesteśmy stabilnym partnerem, któremu można zaufać. Ta polityka jest realizowana w sposób, jest pełna kontynuacja, można nam ufać. Nie zmienia to wiele. My oczyścimy z zarzutów liderów i trwamy nadal w rodzinie europejskiej.
Bez wątpienia taki dyplomata zawodowy był niezbędny Kurcowi do ustabilizowania sytuacji na zewnątrz, nie tylko wewnątrz, ale na zewnątrz. Przejdę teraz, pani profesor, do kwestii, o których mówi się mniej, czyli jak ta sytuacja polityczna na scenie Austrii wpływa na formaty współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Mam tu na myśli nie tylko Grupę Wyszehradzką, bo przypomnę dla państwa, że członkami Grupy Wyszehradzkiej Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, ale Austria ściśle tutaj z Grupą Wyszehradzką w ramach tak zwanego formatu V4+ współpracuje, między innymi w polityce migracyjnej, ale przypomnę może inny format, który mniej znany, bo całkiem nowy, z 2015 roku, czyli Trójkąt Sławkowski, a więc współpraca Czech, Słowacji i Austrii. Jak te zmiany polityczne wpłyną na te formaty współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej? Myślę, że zmiana, właśnie ta roszada personalna, czyli przejęcie przez Schallenberga urzędu kanclerza, nie zmieni dotychczasowej polityki europejskiej i polityki zagranicznej Austrii właśnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli mamy tutaj poparcie dla pewnych działań, na przykład związanych z polityką migracyjną, bo Austria konsekwentnie tutaj od 2017 roku, ale jeszcze wcześniej, właśnie przypomnijmy, że już w 2015 roku kwestie kryzysu migracyjnego no właśnie przyczyniły się do tego rozłamu w koalicji i do tego, że Kurz miał zupełnie inną wizję rozwiązania kryzysu migracyjnego niż kanclerz Werner Faymann, który właśnie bardzo wspierał stanowisko Angeli Merkel. Więc tutaj ta kontynuacja polityki Kurza będzie u Schallenberga, czyli zdecydowane weto wobec przyjmowania migrantów, wobec przyjmowania kolejnej fali uchodźców z Bliskiego Wschodu. Natomiast myślę, że pewnego rodzaju właśnie może się pojawić kontrowersja wokół kwestii praworządności, wokół wsparcia na przykład rządów w Węgrzech i w Polsce w konflikcie z Unią Europejską. Też Austria może w innych kwestiach patrzeć dosyć rygorystycznie na kwestie budżetu Unii Europejskiej. I tutaj też widzę pewien rozdźwięk między priorytetami państw Europy Środkowo-Wschodniej, które no jednak chcą, aby budżet Unii Europejskiej był duży, oczekują wsparcia w ramach polityki spójności, w ramach polityki rolnej. Natomiast Austria opowiada się za bardzo konsekwentnym przestrzeganiem Paktu Stabilności i Wzrostu, również za taką oszczędną polityką gospodarczą. Tak zwana grupa, przepraszam, że przerwę, tak zwana grupa skąpców w Unii Europejskiej. Tak, i tutaj będzie kontynuacja, dlatego że Austria jest nastawiona na ochronę pieniędzy podatników, swoich podatników, nie chce finansować w dużym stopniu wychodzenia z kryzysu gospodarczego państw południa, opowiada się za takim oszczędnym budżetem i tutaj to jest pewien rozdźwięk, jeśli chodzi o te nasze interesy w Unii Europejskiej. Kwestia ochrony środowiska. Tutaj to też może trochę podzielić, dlatego że Austria nie chce iść na żadne półśrodki. Chce być pionierem, jeśli chodzi o rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii, jeśli chodzi o Europejski Zielony Ład. Tutaj w jakim stopniu Chadeków wspierają Zieloni. Warto powiedzieć, że takim ostatnim osiągnięciem jest właśnie taki bilet, który jest dużym osiągnięciem, on wchodzi na dniach. Od 26 bodajże października Austriacy mogą zakupić bilet, który umożliwi im podróżowanie po całej niemalże, znaczy może nie po całej, ale po dużej części Austrii wieloma środkami lokomocji, czyli ten transport publiczny to zarówno autobusy, tramwaje, pociąg, metro i jeden bilet kupiony na cały rok umożliwia właśnie takie ekologiczne podróżowanie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, więc to jest osiągnięcie i tutaj widzę pewien rozdźwięk również, bo Austriacy będą promować Europejski Zielony Ład i nie będą chcieli pójść na żadne kompromisy, których z kolei oczekują między innymi Polacy. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Naszkicowaliśmy obecną sytuację w Austrii, wpływ na Europę Środkowo-Wschodnią. Jak pani wspomniała na początku, sytuacja jest dynamiczna, jeszcze wiele może się wydarzyć. Myślę, że będzie to okazja do tego, abyśmy kontynuowali naszą rozmowę o sytuacji w Austrii. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Dla nas, dlatego dla państwa przypomnę, że rozmowa odbyła się w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, która jest prowadzona przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Bardzo dziękuję i zapraszam do śledzenia naszej działalności.